roszczenia terytorialne do całych Niemiec i do Litwy też. Tak, Polska ma taką sekretną drogę, a ja z przyjemnością w dzisiejszym odcinku nią podążę. Nawet za bardzo. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Polski król nie żyje, niestety poszedł pływać w rzece w pełnej zbroi i nie wyszło mu to na dobre. Dlatego ja wykorzystam ten moment i wprowadzę Polskę na drogę, z której jej ciężko będzie zawrócić. Doprowadzę do buntów prawosławnych, aby zmienić religię w moim kraju. A żeby ten proces nie przebiegał skutecznie, nie będę płacił misjonarzom. Wkurzyłem nawet ludność lokalną, bo kultura Rusi przestała być akceptowalna. Tak, bardzo wszystkich wkurzyłem. Na arenie międzynarodowej biorę za rywala Węgry, zakon krzyżacki i możliwe, że za chwilę będzie kolejnym moim rywalem Austria. Jednego dyplomatę wysłałem na Węgry, aby udowodnił, że Słowacja to dawne polskie terytorium. Zawiązałem też strategiczny sojusz z Czechami. Bardzo dobrze, że Czechy nie przepadają za Austrią. Czechy po prostu posłużą mi za bufor. Stanom rozdaję przywileje na punkciki, tańszych doradców, z wyjątkiem szlachty. U szlachty trzeci przywilej i ostatni to supremacja nad koroną. A następnie rozdałem jeszcze te dwa przywileje. Pozbawiłem też Mołdawię polskiej gwarancji niepodległości. Sprawę z magnaterią załatwię tym razem dużo później. W pierwszej kolejności zajmę się sprawą zachodniego polskiego sąsiada. Imperium Świętego Romana nie może długo istnieć. Po chwili Austrię ustanawiam polskim rywalem. W sprawie sukcesji Władysława III nie będę wprowadzał na tron silnego politycznie Jagiellona. Zadowolę się lokalną marionetką. Niestety popsuło to polsko-litewskie relacje i było mi z tego powodu bardzo smutno. Niestety wzajemna niechęć niektórych elektorów spowodowała, że moja dyplomacja będzie musiała pracować ciężej, aby przekonać wszystkich elektorów do bycia polskim sojusznikiem. Aby szybciej wprowadzić prawosławie, w pierwszej kolejności zaatakowałem gospodarstwo mołdawskie. Wojna była krótka i skuteczna. Liczba prawosławnych mieszkańców Polski zwiększa się. Udało mi się też zawiązać sojusz z Burgundią, mimo iż o nim zapomniałem. Po kilku latach udało mi się zdobyć sojusze ze wszystkimi elektorami Świętego Imperium Romana. Dzięki temu mogłem już bez zawahania wypowiedzieć wojnę bezpośrednio habsburskiemu cesarzowi. W pierwszej kolejności moja armia uderzyła na Wiedeń. Czesi natomiast spełniali swoją rolę bufora. Sam Wiedeń poddał się bardzo szybko, a to obnażyło słabość Austrii jako cesarza, jak i samego Imperium, dzięki czemu mogłem dokonać jego samorozwiązania. Następnie polska armia musiała stoczyć jeszcze kilka pomniejszych bitew, niszcząc austriackie armie doszczętnie. Następnie kazałem moim dyplomatom rozwiązać wszystkie niepotrzebne sojusze. Po upadku cesarstwa nadszedł czas, żeby zająć się sprawą następstw po bitwie pod Warną. Osobiście chcę roszczenia terytorialne, jednak gdybym zerwał sojusz z Czechami, no to dostałbym możliwość utworzenia Unii nad tym krajem. Rozwiązanie cesarstwa i brak Unii z Litwą prowadzą nas właśnie do sekretnej drogi dla Polski. Tylko aby wysunąć roszczenia do całych Niemiec, muszę stać się imperium. Tak, czeka mnie duże zabawy. Wojny z Austrią kończę, biorąc tylko wojenne reparacje. A to dlatego, że trochę za bardzo wkurzyłem prawosławną ludność. Ostatecznie jednak i tak musiałem sprowokować ich do rebelii. Po prostu dzięki temu jest silniejsza. Zadbałem też o to, żeby polskie fortece były opuszczone. Polskę będę specjalizował we wszystkich ciemnych akcjach szpiegowskich, przekupstwie, podsłuchach. Jednak kolejne idee będą bardzo niestandardowe. Pokażę wam to później. Dość szybko, bo wraz z upadkiem Krakowa prowadzę w Polsce religię prawosławną. A dzięki sprytnym machinacjom nie dość, że zarobiłem, to jeszcze odzyskałem 10% ziemi koronnej. I już po chwili, bo w 1460 wybuchło wielkie powstanie mieszczań gdańskich, które Polska postanowiła wesprzeć. Same armie zakony zostały bardzo szybko rozbite, dosłownie nic już nie mają. Terytoria następnie zostały podzielone. Niestety zakon zdążył wezwać tylko i wyłącznie Rygę do pomocy. I tak oto zakon zmienił się w Republikę Gdańską, którą następnie w ramach porozumień traktatowych dzielę na pół. Tak, to czas na Prusy Książęce. Jako że jako Polska mam roszczenia do prawie połowy Węgier, postanowiłem wykorzystać słabość sojuszy tego kraju i go zaatakować. Przy pomocy Burgundii udało mi się nawet rozbić połowę armii węgierskiej na Czechach. Tylko niestety Czesi dołączyli do tej wojny. Tak, było to do przewidzenia. Za to nie musisz przewidzieć świetnych promocji na niebie, one zawsze są. Linki jak zwykle w opisie, polecam Lukas. Wojna z Węgrami zakończyła się zdobyciem większości Słowacji, jak i zachęceniem ich do inwestowania w naszym kraju. A dokładnie dzięki węgierskim inwestycjom wprowadziłem w Polsce renesans. Ta wojna też zakończyła mój sojusz z Czechami. Tak, będę bardzo tęsknił. Kolejnym krokiem na mojej drodze będzie zdobycie kultury litewskiej dla Polski. Dlatego niestety muszę wejść w konflikt z Litwinami. I chyba doszło do jednoczesnego ataku mojego na Litwę i Moskwy na zakon liwoński. Co na szczęście zakończyło ich wzajemny sojusz. Czesi podbili spory kawałek Węgier. Bez większego kłopotu rozbijałem litewskie armie. W sumie genuańskie również. Udało mi się przekonać Litwę do dobrowolnego zainwestowania w Polsce, jak i oddaje nam części swojego terytorium. I patrzcie na te granice, one będą ładniejsze.
Myślę, że w erze odkryć usprawiedliwianie moich wojen bardzo mi się przyda. Bardzo dziwnie mi się wylosowali ci generałowie. Po ostatnich wojnach jestem mocno wyczerpany, dlatego zajmę się teraz rozbudową polskiej gospodarki, czyli więcej podatków z kościołów. Tylko w sumie ich mieszczanie mi to zasponsorują. W międzyczasie zauważyłem, że mogę się pozbyć polskiej złotej wolności, co jest bardzo fajne i od razu to robię, bo rozwiąże to mnóstwo przyszłych problemów mojego kraju i wprowadzam przywilej na mocne księstwa. To wszystko powinno mi ułatwić dalsze polskie misje. Kolejnymi ideami, które będę rozwijał w Polsce, będą to idee administracyjne. Węgry przegrały wojnę z Chili, zabudowałem Polskę kościołami, to teraz będę budował warsztaty. Polska gospodarka dzięki większym podatkom rozkwita, dlatego wspomogę ją jeszcze większym 50% podatkiem. Kiedy moje armie już odpoczęły, wysłałem je następnie, żeby pozyskały kapitał zagraniczny z Moskwy. Lokalne armie nie stanowiły problemu. Na szczęście Rosjanie chętnie inwestowali w Polsce. Dokonuję więcej inwestycji w kościoły, mogę wreszcie rozwiązać też sprawę magneterii w Polsce, co niekoniecznie jej się spodobało. Następnie nadaję i odbieram moim kupcom przywilej, który zwiększy siłę markantylizmu w Polsce. Tak do 100%. Przyniosłem też polską stolicę do Wilna. I z tej okazji wdzięczni mieszkańcy wyszli na ulicę. I chwilę potem zdobyłem Unię Personalną nad Burgundią, która w międzyczasie trochę urosła. Można powiedzieć, że Niemcy w tym momencie są otoczone. Teraz niestety muszę uczynić Kraków trochę bardziej wolnym i parę innych prowincji, aż do momentu, kiedy litewska kultura będzie miała 51%. Przez chwilę niestety Polacy będą stanowili mniejszość w moim kraju. To będzie bardzo drogi proces. A wszystko po to, żeby zrobić lepszą Rzeczpospolitą. Litewsko-Polską Rzeczpospolitą. Na koniec jednak przywróćmy właściwą stolicę Polski. Niespodziewanym bonusem było to, że mogłem ponownie rozdać metropolitę prawosławnego. Właśnie dlatego m.in. chciałem mieć jak najtańsze korowanie prowincji. Ale to nie jedyny powód. Zresztą zobaczycie później. Statuty piotrkowskie? No nie. Czas odzyskać Śląsk dla Polski. I chyba nie tylko ja zaatakowałem w tym momencie Czechów. Imperium Osmańskie też to zrobiło. Na początek zdobyłem tylko Śląsk. Oraz w sumie Neumark. Wypuściłem księstwo brandenburskie jako mojego wasala. Narodził się też Mikołaj Kopernik, którego zatrudniam i od razu awansuję. Ponownie odwiedzam Litwinów i jako że mam okazję, to zdobywam Włości nad Morzem Śródziemnym. Podlasie wraca do Polski oraz pojawiają się dwaj nowi polscy wasale. Na świecie pojawił się kolonializm w Warszawie. Sojusz francusko-osmański będzie wyzwaniem. Zmieniam też ikonę, którą będziemy celebrować z tej do developmentu na tą, która zmniejsza agresywną ekspansję. Kolejny najazd na Moskwę i niestety dotarły do mnie informacje, że Wiedeń upadł. Tym razem od Moskali wezmę całe inflanty oraz zachęcę ich do inwestycji w Polsce. Ponownie zmieniłem też główne centrum handlowe na bałtyckie. Jako że bardzo boję się sojuszu francusko-osmańskiego, czas zaatakować Francję. Dokładnie o tą prowincję Imperium Osmańskiego nie atakuje osobno. Liczę na to, że wojska osmańskie nie będą przygotowane i szybko zajmę całe Bałkany, w tym i Konstantynopol. Wykorzystuję moment, że wojska Imperium Osmańskiego znajdują się w Persji. I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że Burgundia powstrzyma Francję. Zdobyłem Konstantynopol i spaliłem go, wiecie, tradycja. Odniosłem nawet pierwsze zwycięstwo. Wykorzystam to i roześlę teraz moją armię po całych Bałkanach, żeby je okupować. Wojna z Imperium Osmańskim poszła znacznie lepiej niż planowałem. Niestety we Francji idzie mi trochę gorzej. Poza tym mam tutaj bardzo dużo fortów górskich do zdobycia. Udało mi się jednak dopaść część armii sojuszników Francji i rozbić tę armię. Szczęście mi dopisało, Francja została wciągnięta w jakąś inną wojnę. Genewa wybrała ten moment, żeby walczyć o niepodległość przeciwko Sabaudii. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. Jako że Imperium Osmańskie jest całkowicie zinfiltrowane, dotarły do mnie informacje, że Imperium Osmańskie planuje zaatakować Sultanat Mameludzki. Sultanat nie chce brać ze mną sojuszu, ale gwarantuje mi niepodległość. Przez chwilę zastanawiałem się, gdzie są armie francuskie, ale potem spojrzałem na Hiszpanię. Ku mojemu zaskoczeniu Imperium zaatakowało Sultanat. Ja jednak wpierw dokonam rozbioru Francji. Muszę w Polsce wprowadzić pobór powszechny i zmniejszyć podatki. Wojnę z Francją zakończyłem, dużo pieniędzy zdobyłem i kilka bardzo istotnych prowincji, z których wypuszczę później wasali. Konstantynopol ponownie zdobyty, dotarły do mnie wieści o protestanckiej reformacji. Jako kolejne idee dla Polski wybieram ideę influence. Powinniście już podejrzewać, jak będę grał tą Polską. To nie tak, że liczba moich wasali mogła cokolwiek podpowiedzieć. Armie osmańskie stały się jakoś bitne, nie mogę z nimi wygrać żadnej bitwy. No dobra, teraz pod Konstantynopolem raz się udało, a to chyba tyle z moich bitew wygranych. To za straty. Na szczęście jestem bogatym krajem i mogę poświęcić bardzo dużo najemników w tych wojnach. Czuję się wydymany. No nic, to odkuję się na Litwie. A nie, sultanat jednak przekazał mi jedną prowincję. Tu Mameluk postąpił bardzo uczciwie. Jako że zbliża się era reformacji, nastał czas na polską złotą erę.
bo dzięki temu mogę szybko rozwinąć tę ideę. Tym bardziej, że pierwszych wasali mam gotowych do integracji. W erze reformacji będę bardzo szybko zdobywał splendor. Połączenie szpiegostwa oraz odbijania prowincji dla moich wasali powoduje, że ja zdobywam bardzo mało agresywnej ekspansji. Kolejny najazd na Moskwę w celu zdobycia kapitału zagranicznego. Kiedy ta Rosja powstanie? W drugiej wojnie z Francją będę wyzwalał bardzo dużo terytoriów dla moich wasali. Francja mimo wszystko nie podejmuje ze mną żadnej walki. Niektórych księstw niemieckich nie będę podbijał, po prostu przekonam je do bycia wasalem Polski. Co ładny kawałek Francji, 20 agresywnej ekspansji. Rozbiory Francji trwają w najlepsze. Prowansję na razie uczynię moją marchią, bo wtedy nie będę dostawał u niej kary do anektowania, a jednak Prowansja to wiecie, darmowy Neapol. W Polsce też trwa gigantyczna rozbudowa manufaktur. Na pierwszy ogień idzie sukno, żelazo, miedź i krówki. Bardzo dużo krów. A jako, że Imperium Osmańskie jest dwie technologie za mną, pozyskam więcej kapitału z tego kraju. Naprawdę są mocno zacofani wobec mnie. Może jednak Węgry też dla siebie zdobędę. Wykorzystam to, że jednak wojska Imperium Osmańskiego znajdują się w Egipcie. Niestety. I tym razem to ja niszczę armię osmańskie. Jako, że mogę już osiągnąć rangę Imperium, oznacza to, że mogę już wykonać moją misję. Bardzo dziwi mnie opis tej misji. Święte Cesarstwo Rzymskie jest kłopotliwym podmiotem politycznym, ale także prestiżowym i kryje w sobie możliwość dalszego promowania naszego kraju ponad innymi, jeśli uda nam się zapewnić dobre stosunki z cesarzem. Moje pytanie brzmi, jakim cesarzem? Imperium nie istnieje, ale na szczęście ja roszczenia dostaję. A to wszystko kiedyś będzie moje jednak. Napięcia turko-polskie. No co wy nie powiecie? Polska produkcją stoi, dlatego wybieram polską koronę. Imperium Osmańskie zostawiam z gigantycznym długiem po tej wojnie. A moją zdobyczą głównie były terytoria węgierskie. W sumie muszę przyznać, bardzo mi się podoba ta konsolidacja państw niemieckich, bo z ich podbojem powinno pójść szybko. Jak tylko usprawiedliwia swoje podboje wojnami religijnymi. Po wszystkich wojnach z moimi sąsiadami zebrałem naprawdę pokaźny kapitał na rozbudowę kraju. A wy się mnie pytacie, jak ja buduję polską gospodarkę? Po prostu ściągam kapitał zagraniczny zawsze. Bardzo ważne jest też sądownictwo. Niska inflacja. Z Litwy na ten moment wiele już nie pozostało. Prowansja osiągnęła już znakomity poziom, dzięki któremu mogę sięgnąć po jej roszczenia we Włoszech. Tylko może na chwilę zawrę strategiczny sojusz z Wenecją? Nadszedł ten wspaniały moment utworzenia Rzeczpospolitej. Więc już nie będzie Polski, ale będzie... Oh my god, jaki to jest beznadziejny napis! Ale ważniejsze jest to, że potrzebujemy tych i właściwych idei. Bo idee LPC są niesamowite. Zobaczcie, gathering zwiększony o 15%, manpower 25%, to jest akurat badziewne. Ale potem dyscyplina, development, produkcja, koszty anektowania wasali minus 15%, kawaleria słabsza o 8%, stabilniejszy kraj i tańsza technologia. Co ważniejsze jednak, zachowujemy wszystkie polskie misje, więc w teorii będziemy mogli mieć polską absolutną monarchię. Problemem tak naprawdę jest nasza kultura w tym momencie, bo jednak to jest nasza główna kultura. A mamy obok polską znacznie większą, czy też Rusi znacznie większą, albo niemiecką. Czas na nowe artykuły Henryk, dzięki czemu będziemy mieli silnego monarchę pod kątem administracyjnym, albo bonusowy punkt administracyjny. Dzięki temu zjadanie takiego wasala jednego kosztuje mnie 156 punktów dyplomatycznych, a w sumie mógłbym to jeszcze zmniejszyć z parlamentu. No nic, muszę przemyśleć jeszcze, czy będę zmieniał kulturę ponownie, ale w międzyczasie niech w tym mi pomoże moja wojna z Neapolem. Odbicie terytoriów dla Prowansji. To będzie duża wojna. Nie wierzę, że Hiszpania zostawiła otwarte to przejście. Jak z tego nie skorzysta? Tym bardziej, że moi wasale zajmą się całą resztą. I jak tu się nie cieszyć z takiej debaty w parlamencie w momencie, kiedy integruje trzech wasali. Neapol pod okupacją, Hiszpania już prawie też. Ale co ważniejsze, że oprócz odbicia prowincji dla Prowansji udało mi się zdobyć dwa najważniejsze monumenty do podboju. No, rozpoczynamy już toczyć więcej wojen naraz, na razie jeszcze z mniejszymi księstwami. Czas przywrócić polską kulturę jako główną. Zastanawiałem się też nad wprowadzeniem saksońskiej kultury jako naszej głównej, żeby potem móc mieć całą niemiecką akceptację, kiedy stanie się imperium, ale jednak tu jest bardzo dużo centr handlowych i lepiej im będzie z całego tego obszaru zrobić kompanie handlowe i zarabiać wtedy tony pieniędzy. Staje się imperium. Brak akceptacji kultury w zasadzie powoduje, że dostanę minusy do tego, co i tak nie będzie miało znaczenia w trade kompany. W sumie jedyny duży minus to to, że wszystkie te prowincje z kulturą niemiecką będę wolniej przyłączał do Rzeczpospolitej. Tylko poza tym biorę jako akceptowalne nasze kulturę Rusi, Białorusi, a litewską czy pruską kulturę zmienię na polską. Poza tym dzięki tej decyzji będę znacznie szybciej mógł podbijać dalej, nie będę aż tak stratny w zasobach ludzkich.
Dokończyłem sprawę Litwy. Ciekawe, czy Burgundia mi się zdesantuje na Szkocję. No dobra, niekoniecznie chciałem, żeby Wenecja zdobyła mi tą wyspę. Niestety sam musiałem tutaj dowieść moje wojsko. A Burgundia chyba poszła za moim przykładem. Ale szczerze mówiąc, ja potrzebuję tu tylko przyczółka. Z Francji dużo nie zostało. O, Rosja powstała, jak miło. Jako, że Milan zdecydowanie mi się tutaj rozrósł, myślę, że to jest ten moment, w którym trzeba go zaatakować i utemperować. Właśnie po to był mi ten przyczółek. Angielskie wojska nie stawiają w żadnym wypadku oporu. Muszę przyznać, że posiadanie 2 do 3 takich większych wasali naprawdę uprzyjemnia rozgrywkę. Jako, że Imperium Osmańskie rozpoczyna wchodzenie w Niemcy, muszę tutaj dokonać prewencyjnego zabezpieczenia granic. Może chociaż teraz Rosja będzie wyzwaniem dla naszej armii. O, Moskwę spaliłem. Chyba jednak zdecydowanie nie. Dobra, czas zakończyć sprawę Niemiec. Powiadam jedną wojnę i kolejną wojnę. Kolejną. A, to jest moja prowincja. Ostatecznie trochę tych wojen mam. No w tym momencie dochodzi mi już całkiem do niezłych bitew. Do największych, jakie miałem w tej kampanii. Wszystko podbite, co prawda brzydkie granice, ale będę poprawiał. Muszę też poprosić Sejm o dodatkowy pobór. Tak jest to tysięcy. Teraz nadszedł czas już na Anglię. Moje wojska są na wyspie. Tylko niestety ta Szwecja troszeczkę mi tutaj bruździ. I po armii angielskiej. Rozbudowałem monument w Alhambrze oraz na Malcie. Dlatego nadszedł czas do ataku na Imperium Osmańskie, bo to niestety trochę się rozrosło. Z Imperium Osmańskim jest taki problem, że jak nie ubijecie tego na początku, to potem się tak nieźle rozprzestrzenia. Przekierowałem też cały mój handel już do Lubeki, zwłaszcza z moich kompanii handlowych. Tak, dodałem wszystko, bo mi się klikać nie chciało. No ale nadszedł czas na małą wojenkę. No dobra, mała to ona nie będzie. Jeden guziczek, a 100 golda inkomu więcej. 30 golda więcej. Mam wrażenie, że kiedyś automatycznie lepiej to rozdzielało te drogi. Wojska osmańskie raczej nie mają zdobyć najmniejszych szans. Naprawdę, kolejny event, ale taki jest wynik bitwy. Konstantynopol bardzo szybko padł. Wygrywam tę bitwę jednak głównie dzięki mocnym generałom. Wow, totalnie niszcza armię osmańskie. Nic z tym dziwnego, beznadziejna kompozycja. Rewolta holenderska. No pięknie. Podczas wojny z Imperium Osmańskim. No i super, rewolta. Koniec holenderskiej rewolty, bo powstał nowy kraj. Grać jako Niderlandy? Chyba nie. Chyba jestem atakowany ze wszystkich stron. No, po trudnych bojach, muszę przyznać, wreszcie okupuję większość Bałkan. Niderlandy też są pod moim panowaniem chwilowym. Wrócę do macierzy, to wam obiecuję. Od Rosji tym razem jednak biorę tylko pieniądze, zadziwiające, to znaczy zachęcam ich do inwestycji, żeby nie było. Niderlandy przywracam Polsce. Wojna z Imperium Osmańskim była krwawa, ale głównie dla nich. Naprawdę, kozacy, naprawdę, w 93 moich prowincjach, aż jestem tego ciekaw. Muskie z czymś takim zagrać. No to jednak stłumię te bunty chyba. Pojawił się wreszcie u mnie globalny handel. Nic z tym dziwnego. Najbogatsza prowincja. Najbogatszy obszar handlowy. Muszę przyznać, że mam bardzo dobrą królową produkcję. Jest też uczoną. Co prawda uczoną dostała z tej misji z podróżowania uniwersytetu w Krakowie. Ech i po raz nie wiem, który atakuje Imperium Osmańskie. Tym razem będę zdobywał ich posiadłości austriackie. I chyba, mamo, popsułem Rosję. Nawet roszczeń sam już nie muszę robić. Poza właśnie zamknąłem w pułapce całą armię osmańską, bo to odciąłem ich fortem, tu mam fort i wychodzi na to, że mam rację, bo tak zobaczcie, gdzie wycofuje się ich cała armia. I stack wipe! 100 tysięcy wojska! Czekajcie, tu dostanę 5 punktów reformy rządowych za uniwersytet? Ja je wszędzie buduję! To jest zbyt OP? Kiedy wpada ci event i wiesz, że przypłaciłeś za Burgundię. Po integrowaniu Burgundii, no trzeba byłoby te fort uporządkować, ale totalnie mi się nie chce. No ale nasz kraj zaczyna wyglądać coraz lepiej. Era absolutyzmu. No to czas pozbyć się wszystkich przywilejów. Zrobię też trik na partykularystów, akceptując ich żądania i zmniejszając wszędzie potem autonomię. Czeka mnie masa buntów za chwilę. Kliku, kliku, kliku. O, 30 absolutyzmu, zawsze dobry początek. W Anglii zrobiłem coś tak dziwnego, ale to po to, żeby tutaj już zbierać bardzo dużo pieniędzy w English Channel. W sumie dużą liczbę buntów wykorzystam jeszcze do podbijania absolutyzmu. Tylko tam, gdzie jest najtaniej. Już prawie 50. Pierwsze rozwinięcie w erze absolutyzmu, no i jednak tańsze uciśnianie mniejszości. Teraz dbanie o zadowolenie naszych obywateli jest znacznie tańsze. Dzięki temu bardzo szybko osiągnąłem 60 absolutyzmu i po zwiększeniu stabilności na trzeci poziom mogę wprowadzić lepsze rządy absolutne w Polsce. Polską monarchię absolutną. Przydałoby się jeszcze wprowadzić Counter and Country Disaster, bo jest jeden z najpotężniejszych disasterów do tego, żeby dostać darmowy absolutyzm. O nie, rośnie mi to. A co najlepsze, mogę przywrócić parlament w Polsce. No chyba, że nie chcecie. Bardzo mnie ciekawi, jak mam podpisać konstytucję 1627 roku, skoro era oświecenia jest 1712. Najwcześniej. To ja jestem stanem, a wy mi podlegacie. Tak, rozpoczął się disaster, który niestety będzie trwał przez 10 lat.
Wyznaczam teraz armię najem do automatycznego tłumienia buntów, bo jednak jak już nie mam aż tak dużo wasali, to ktoś musi mi chodzić i tłumić te bunty. Nie, się po prostu nie chce. Więc w czasie skończyłem kolejne idee rozwijać. Czekaj. Wprowadzenie monarchii absolutnej trochę mi pozmieniało w Stanach. Nie zauważyłem tego wcześniej. Jakim cudem w trakcie wojny Portugalia wypuściła od tak sobie Maroko? Court and Counter Disaster chce kończyć mając powyżej 65 punktów absolutyzmu, bo wtedy podniesiemy jego maksymalną liczbę o 20. Pochłonię europejską część Portugalii, no przynajmniej kontynentalną, bo wysep nie chcę, a tu pojawiła nam się teraz Brazylia. Szczerze mówiąc, zapomniałem totalnie o tym. Ups. Pobiłem też już dosłownie całą Iberię. Jednocześnie też rozpoczynam proces anektowania moich ostatnich potężnych wasali. Chociaż robię to wielką niechęcią. No i utwierdziłem się w mojej monarchii absolutnej. Plus 20 absolutyzmu. Wojna domowa w Anglii. Ciekawe, czy dostaną ten przekoksany government. Rzeczpospolita stała się też hegemonem ekonomicznym. Militarny byłby lepszy, ale ciężej go osiągnąć, bo potrzebuje milion żołnierzy. A ostatnio mi to nie wychodzi. No i jeżeli kiedyś przegram jakąś wojnę polską i sięgnę po hegemona militarnego przed wypełnieniem tej misji. Wielkiej Brytanii idzie bardzo źle chyba. W kolejnej wojnie Imperium Osmańskie już raczej z nami szans nie ma, bo mamy lekką przewagę liczebną. Co się dziwić, jesteśmy 3 razy większym państwem. Co się stało w Wielkiej Brytanii? Mają wciąż króla. Co to osmańska flota mi zrobiła? To jest naprawdę złe. Mam 442 uniwersytety. Co prawda jeszcze nie zabudowałem wszystkich, bo jeszcze trochę mi tego brakuje, ale chyba jednak już wykonam tą misję. No i dostałem tak 2500. Chyba pierwszy raz przeprowadziłem wszystkie reformy w tej grze od dawna. W sumie wszystkie moje reformy rządowe na ten moment prezentują się tak, jak w tym momencie widzicie na ekranie. A całą resztę punktów przeznaczam na zwiększenie mojego gaveringu. Mam to bardzo tanie. Udało mi się wreszcie przejść przez Cieścinę. W sumie w tej wojnie muszę sobie zrobić tutaj przejście. Tutaj przetestuję coś na Imperium Osmańskim. Biorę z nim następujący pokój i wypuszczam jako mojego wasala Egipt. Czynię go też od razu moją marchią. W tej prowincji zdobyłem pewien monument, który obniża mi koszty stabilności. Tutaj przyłączę na 9 poziomie reformy na makiawelizm i w sumie w połączeniu z ideami dyplomatycznymi, wypowiadając wojnę Imperium Osmańskiemu, będę tracił tylko 3 punkty stabilności. Tylko to jeszcze za chwilę, niech najpierw okurują mi się nowo zdobyte prowincje. Tutaj mam kolejny monument, który zmniejszy mi zaraz koszty stabilności. Z religii też mam, jak fajnie. Oczywiście też doradcę biorę i w sumie rozpoczynam kolejną wojnę z Imperium Osmańskim. I w sumie straciłem nawet mniej punktów. Tylko 2. I teraz podniesienie stabilności na plus 1 mnie kosztuje 10 punktów. Wow! Pierwsza wojna z Osmanem, z której stworzyłem bardzo potężny Egipt. Jednak nie będę honorował tego postanowienia pokojowego. Nadrabiam bardzo niskim kosztem punkty stabilności w moim kraju. Imperium Osmańskie jest w tak kiepskim stanie, że nawet Persja ich atakuje. W międzyczasie zabuduję regiment kampami cały Egipt, żeby tutaj mi robiło więcej wojska. Druga wojna. Potwierdzone info. W momencie, kiedy macie Egipt, możecie zbudować mu Suez Kanał. Trzecia wojna i Bałkany nasze. To już nie wiem, która wojna. I kolejna wojna. Ale powiem szczerze, po podbiciu Anatolii Osman jest jeszcze maksymalnie na 2 wojny. A jestem już tak potężny. Chwilę później jeszcze potężniejszy. Bo naprawdę dawno tak dobrze mi się nie grało pod podwój jak właśnie Rzeczpospolitą Litewsko-Polską. A jeżeli sam chcesz się nauczyć robić takie podboje w Europę Universalis 4, polecam ci ten poradnik, to dobra podstawa. Dziękuję też wszystkim moim wspierającym, ostatnio pojawiło się mnóstwo nowych osób, zapraszam was na Discorda, poznajmy się lepiej. Dziękuję też długoletnim wspierającym, niektórzy zbliżają się do 4 lat. Save z tego podejścia oczywiście będzie dostępny dla was na Discordzie.